I oczywiście mamy z tej strony Denis, a dzisiaj gramy Scary Teacher. No, w ostatnim odcinku no, było tak w mnie niewyraźnie, bo zasłaniałem sobie głośnik, no i teraz postanowiłem, żeby spróbować go nie dotykać i żeby mnie słuchało wyraźnie. Dobra, teraz będziemy ten atak, tak, będziemy to przechodzić, więc jakby to jest prosty prank. Jak pierwszy raz w niego zagrałem, nie wiedziałem jak to przejść, ale w jakimś czasie mi ktoś mi powiedział, no i tak, dobra. I like tea so much. Dobra, uwielbia herbatę. Trzeba znaleźć bilet. No one can sing better than I. To jest tak się nie da w realnym życiu, żeby ją tak ukryć tym psem. Dobra, on nie będzie koniec, wyrzuci mi jajkiem. Dobra, będziemy rzucić jajkiem, dobra. Mama idzie do domu. Jak wam mówiłem, że... Znaczy, no mówiłem wam tylko, że niewyraźnie, że specjalka teraz nie będę nagrywał, bo... No, po prostu tak. Nie ma wszystkiego co pooglądać. Ja bardzo jak czasem nie miałem pranków, no to oglądam sobie juniorskiego i tyle. Dobra, to ja... Nie piszcie w komentarzach ile mam tych ten gwiazdek. Ja po prostu oszukiwałem i po prostu... No po prostu reklamy dawałem. No. O Jezus Maria! Ona wychodzi na dół. O Jezus Maria! Tylko trzeba tutaj położyć, chyba, i to zakryć. To dziwnie wygląda wcześniej, po kolejności to wyglądało trochę, ale jej. Już myślałem, że zasłaniam głośnik. Dobra. Jakby co ten... No ja mam nieskończoność energii, nie chcę się chwalić, ale... No. Bo to wy też możecie sobie kupić. No oczywiście na przykład mama się zgodzi, albo no, jak jesteście bogaci, no to okej. Okay. No to sami mamy. Ja sobie wejdę w te pilotki, bo mi się chce. No to 3 minuty trwa, a ja czekam aż ona tam dojdzie. Ej, no gdzie ona idzie? No gdzie ona idzie? No, pani Scary Teacher, no gdzie pani znowu idzie? Ja chcę, żeby pani już zasłonała, to... No tutaj nie goni. Mówiłem. Po co masz być u góry, skoro niby herbatkę. No Jezus Maria. Ona jest centralnie za mną. No dobra, dobrze. On rzuci jajkiem. Chciałem, żeby wygonić. Sorry, że tak dmuchnąłem, ale po prostu musiałem ten jeszcze sprawdzić, czy głośnik mam zabrudzony. Chciałem wypluć, bo jakoś się do mnie kurz leciał, czyli się do zabrudzony. Tu mamy matras fioletowy, o, to jakby była wesoła.
kartonowy, jakby się zakochała, nie? Dobra, kolejny plan. I teraz chyba jest plan na... Dobra, to jest łatwe, tylko że tracimy do tego klucza czerwonego wziąć i musimy iść do szopy i ten... No. Shut up, you silly cat! I'll keep you locked in here forever! Dobra. Jedziemy po młotę, rozbijamy tą kłódkę i potem no. Potem wyciągamy tego kłódka i uciekamy. I jak najdalej. Nie wiem czemu, ale są dwa młotki. A w innych prankach tutaj tylko jest jeden młotek, więc chyba... Dobra. Ten kot jest gdzieś tutaj. Chyba w tym pokoju. Tak. Jak otworzy te drzwi, to zaczniemy golić. Wiedziałem. Dobra, uciekliśmy. Teraz ja się zakochana, no dobra. Jak słyszycie jakieś dzieci, no to po prostu ten. Albo jakieś auto, no to po prostu... No to... Po prostu jestem na balkonie i... Dobra. Jak tam? Będziemy... Zaraz chyba będę kończył odcinek. No. A z tortem to jest prosto. Idziecie do szopy, na fajerwerka, potem macie na stole takie coś, że możecie przemalować, na przykład barwniki, o jakby to nazwać, albo tapety. No. Potem to zakryjecie, ona się nie skapnie, bo widzicie, ona ma niebieską świecę. No i no. Proszę, żeby tylko nie na do góry, okej. O nie, ona idzie gdzieś chyba oglądać telewizję, mam taką nadzieję. Dobra, poszła oglądać telewizję. Dobra, zakładamy werkę. No szybciej! Szybciej! No co jest grane? Tak? I to. Ja nie mogę. To było królestwo teraz. Dobra, chyba odcinek będzie trwał. My rozrobiliśmy w tamtym 4 pranki. Tutaj chyba zrobimy tylko 3. To chyba będzie trwało 9 minut. Dobra. Ostatni prank w tym odcinku i kończymy. Dobra, jaki to jest prank? O, to będzie trudne. To chyba będzie 11 minut trwało. Albo nawet jak się posłyszymy, no to... Chyba tu jak ten, w tym pranku, ona będzie po prostu tutaj swój horror show, jakby, bo jak widzicie w tej telewizji, nie no, to ona tam jest. I... Czemu ona zaś tak powiedziała? No, to ja już się nie dziwię, to twórcy gry. No, jedziemy do pokoju tam, gdzie są rękawiczki, potem jedziemy do pokoju tu, chyba wiecie, gdzie to jest, nie? I potem... Bierzemy te rękawiczki. Tylko że on tu jest i będzie trzeba uważać. Dobra. Nie zauważyła nas. Dobra, widziałem, że jest to gra w ten prank. On to po prostu źle go zrobił i położył po prostu do innej książki, więc... Ja wam ten pokażę, gdzie jest prawdziwa książka, gdzie ona czyta. Tutaj czyta. I teraz trzeba tylko po prostu uciągnąć, co ona zauważy, więc tutaj przez okno sobie ten. Zobaczymy. I najprawdopodobniej będzie czytać jej.
No tak, to chwilę to chyba będzie trwało, więc 10 minut. A ja? Dobra, no szybciej, no. Kiedy dzisiaj? Znaczy pani Teodor. O. Lace of Bake. To się tak grało. Dobra. No szybko, no dojdziesz tam. No. What on earth is that on my face? No, oh, get it off me! Get it off now! To najbardziej ta książka pasuje, bo tam są jeszcze okulary, ale ich nie zakłada, bo by dziwnie wyglądała. Jakby to było to na tyle. Jak chcecie, żebym grał na multiplayer, to nie ma sprawy. Albo teaser mode. Dobra. Pa.